Cześć, witam. Dziś ponownie Jezioro Wierzbiczany. Dziś próbuję złowić szczupaczka troszkę większym kalibrem gumek niż ostatnio, jak tutaj byłem. Mam nadzieję, że coś się uda złowić. Trzymajcie kciuki i zapraszam Was do oglądania filmu. Jak pamiętacie pewnie z poprzedniego filmu, udało mi się tutaj złowić szczupaczka. Miałem też spinkę jedną, nie wiem jakiej ryby, prawdopodobnie okonia. Potem pojechałem na głębszą wodę, tam niestety było bez kontaktu, poza tym okonkiem, który wziął zaraz spod łódki zacumowanej do pomostu. A na końcu pojechałem na przystań do łodzi i tam pobawiłem się z okoniami. Myślę, że dzisiaj zrobię tą samą trasę, a jakie będą tego efekty, to czas pokaże. Trzeba lawirować między tymi zaroślami, żeby... O, tylko tak, żeby nie stracić przynęty. A, jest zahaczona. Dobrze. Udało się odzyskać. Dobra, porzucam chwilę i do następnego ujęcia. Pogoda dużo fajniejsza niż ostatnio, a ryby totalnie nie chcą współpracować. Jak ostatnio chociaż miałem jakieś kontakty, tak dzisiaj totalnie nic. Totalnie. Zero. Nie wiem, co jest grane. Nie, nie, to był zaczep. A few moments later. Yes, baby pike. Pierwszy dzisiaj. A! Ciężko chwycić takiego malucha. To nie będzie najgorsze wypuszczenie ryby w historii. Maluszek. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Jak widzicie, jesteśmy w nowym miejscu. Dzisiaj mam ze sobą długie buty, także mogę sobie głębiej wejść. Ostatnio tak trochę przyjechałem tutaj nieplanowanie w krótkich butach i niestety zbyt wiele nie mogłem ugrać. W jednym z pierwszych rzutów ugryzł krótki szczupaczek, jak mogliście przed chwilką zobaczyć. Zanim włączyłem kamerę, bo to chwilę trzeba guziczek przytrzymać, to zdążyłem już go do brzegu doholować. Zostanę tutaj troszkę dłużej, obrzucam tą zatokę. Troszkę się reska, obrzucam tą zatokę i pójdę dalej w lewą stronę. O takich sytuacjach to pewien piosenkarz piosenkę napisał. Jak do tego doszło, nie wiem. Szkur. Tak. Jestem znowu na przystani. I mam nadzieję, że dzisiaj znowu przystań obdaruję fajnymi okoniami. Tak jak było to ostatnim razem. Nie wiem, to byłem z miesiąc temu. Może być koło miesiąca. Tak, to był jakoś początek maja chyba. Dobra. No, z wody jeszcze chyba mniej niż ostatnio było. Te korzenie. No tak, 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 Dawid, tak, tak, tak. Rób tak dalej. Te korzenie były bodajże zakryte, nie? Po drugiej stronie. To sam zaraz je pokażę. O, tamte korzenie. A pierdziele, co się dzieje z tą wodą?
Ale tu ładne roślinki wyrosły. Dobra. Wpierw standardowo zobaczymy spod łódeczki. Hej. Ale fajny okonek zagryzł. Nie udało się go wciąć. Jest, powtórzył. O. Panowie mnie obserwują z parkingu, coś tam komentują. Coś tam komentowali, jak tutaj szedłem. No ale można tu łowić i nikt mi nie zabroni. To co? Spróbujemy dalej. Spod tej łódeczki może coś jeszcze fajnego wyskoczy. Nie. To był chyba jedyny dyżurny w tym miejscu. Wracamy dalej. Póki co jest fajnie. Glony, glony, glony. Trzcinki i inne zaczepy. To raczej większej ryby bym się nie spodziewał, jak już poprzednio mówiłem. Ale jeszcze ja bym chwycił coś takiego pokroju tego okonka, co przed chwilą, to bym się cieszył. Dobra, idę na drugi pomost. Cichutko wejść. To czasami ryby mogą przy samym pomoście być. O kurde! Tego się nie spodziewałem. To było dobre. Ja już chciałem wyciągać gumkę, bo mówię, żadnego okonka pod pomostem nie ma. A tu pajek. Dobra, fajny początek.
Zaskakuje mnie to miejsce zawsze. Może tutaj nawet kiedyś mi się jakiegoś dużego okonia uda chwycić. Kto wie? Kurczę, te komary. Dobra. Ostatnie parę rzutów i uciekam stąd. Tak naprawdę za bardzo nie mam gdzie jechać. Jest ta godzina, że komary nie dają spokoju. Nie da się normalnie funkcjonować. Zjeść tą człowieka żywcem. A u mnie by miały co jeść. Dobra. Nic. Nie może trochę na plaży porzucać. Może z plaży coś dziubnie. Taka jeszcze ciekawostka. Jak przyjeżdżałem tutaj za młodu. Aha. A to jest dobre. Ha, blokada na kole. Spoko. Jak przyjeżdżałem tutaj za młodu, to wody gdzieś było
Tak, teraz stoję. Bo tu w tym rowie brały karpiki z zarybień i linki. A tu koło tych trzcin, koło tego szczytu, to już się pętam zarzucało normalnie. I to było bardzo popularne miejsce. Bardzo często ludzie tutaj w ogóle węgorze łowili w ciągu dnia na spławik. Tak. Tu było fajnie. Aha, ja mam krótkie buty, żebym tutaj zaraz się nie skąpał. No dobra. Obrzucamy okolice. Zobaczymy, czy tutaj jakiś okonek się nie pojawi. Słychać ludzi, ktoś tam na pewno z brzegu łowi. Nie widać, ale słychać. Kilka łódek na wodzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery widzę. Tam stoją habojki. Za tą czerwoną bojką stoją dwie habojki od karpiarzy, czyli karpiarze pewnie na lewo. Tutaj zawsze jest presja wędkarska na Wierzbiczanach. To jest takie naprawdę fajne, fajne, przyjemne miejsce w naszej tutaj okolicy. Może się cofnę faktycznie po długie buty, porzucam trochę za szczupakiem. Przy tej godzinie to raczej nie wróżę sobie sukcesów. Raczej dno, raczej dno. Że wzdłuż tego zielska coś, jakiś okonek. Okonki wielkości gumki, ale są. Ja to potwierdzę regułę, posłużę. Okoń nie lubią takie miejsca. Co tutaj by? No. Ludzie ryb nie zabierają. Głowa szczupaka. Już taka w rozkładzie, ale dość spora. Na miejscu najlepiej nie skrobać. Szkoda, że tu gdzieś gazówek nie ma, to od razu by usmażyli. Dobra. Idę zmienić buty na długie, bo wchodzę tutaj. Może coś mi się uda na szczupakówkę dostać. Taki okonek, zagryz. Dobra, mówimy dalej. Mega urocza miejscówka, nie? Dobra, mam z sobą baterię, tak że będę się włączać jedynie jak będzie ryba.
Dobra. Myślę, że to na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki, że dotrwaliście do końca. Nie są to moje jakieś może profesjonalne filmy, ale fajnie, że ktoś to... O, cicho, zobaczcie w nagrywaniu końcówki. Ale pikacz. A może? Faktycznie. A jeszcze raz rzucę. A co mi tam? Tak, to by można było wiecznie siedzieć nad wodą, nie? Tak w ostatnim rzucie jakieś ryby. A, już się żegnam, nie? Już spakowany. A, tam jeszcze. A jeszcze raz rzucę.